Hej, witam wszystkich serdecznie w ogłoszeniu wyników dotyczącym konkursu Super Meat Boya. Więc dziękuję serdecznie za wszystkie nadesłane prace. Było ich ponad 120, ponad 140 komentarzy, chociaż nie wszystkie dotyczyły wierszy, ale 120 parę było wierszy. Niektórzy próbowali parę razy wysłać i bardzo dobrze, ponieważ to nie było zakazane. Mógł każdy spróbować swoich szans wielokrotnie i jednej osobie się nawet udało. Więc dziękuję serdecznie za wszystkie nadesłane prace. Niestety nie wszyscy się stosowali do zasad typu nie pisali 4 wersów, tylko pisali 10, niektórzy 1, niektórzy 3, więc tylko te były prace brane pod uwagę, które spełniały te kryteria, czyli były o mięsie, były rozsądne i miały 4 wersy. Dobra, tyle tytułem wstępu. I cóż, więc wyróżnienia. Postanowiłem wyróżnić, ponieważ tylko dwie nagrody będą nagrodzone. Dwie nagrody nagrodzone. Tylko dwa klucze do Super Meat Boya, dokładnie dwa pudełka. To, czy zostanie wysłany klucz na Steam, czy pudełko, zależy od osoby, która wygrała, więc wyślę do niej wiadomość prywatną. Więc 7 wyróżnień. Wierszy, które były spoko, były naprawdę świetne, ale po prostu nie umiałem się zdecydować i uwierzcie mi, tego było tak dużo, że będzie zawsze bardzo dużo osób niezadowolonych, a tylko mała ilość, dokładnie 2 osoby będą ucieszone, ponieważ wygrały. Więc pierwsze wyróżnienie do Noobs Play TV. Dzięki, stary, naprawdę fajny wiersz. Drugie wyróżnienie do Duballas TV, przepraszam, jeżeli przekręcę niki. Trzecie do The Forest XX, czwarty to jest 122 Matix, piąte do Mr. Solidiera, szóste Faceuch oczywiście i siódme Skate XD. To są wyróżnienia, które niestety nie mogę nagrodzić, ponieważ nie mam aż tak wielu gier, ale uwaga, pierwsze miejsce zdobywa gościu pod nickiem 320 Elofrajerom. I on wysłał 2 wierszyki, ale tak naprawdę dostaje nagrodę za pierwszą jego wysłaną pracę, a nosi ona taką treść. Na śniadanie chleb i szynka, żeby zacząć delikatnie, a na obiad wieprzowinka, na nią trochę sosu skapnie. Przecież ja nie jestem królik, żeby wpieprzać zieleninę, w mięsnym wolę hajs wybulić, jestem mięsnym skurwysynem. I strasznie mnie to ujęło, mimo tego małego przekleństwa na końcu, które oczywiście nie było w żaden sposób zabraniane, jakoś to do mnie trafiło i spoko. Drugi wiersz też był naprawdę spoko, gościu, wędruje do ciebie jeden kluczyk, gratulacje. Drugi kluczyk do użytkownika Lulek 1279, tak, Lulek 1279 i zrobił prosty, ale bardzo chwytliwy, dla mnie przynajmniej, tak sądzę, wierszyk. Skacze bąkol hop do góry, aż uszami trąca chmury. Niby wystrzelony z procy, tyle w krwistym stejku mocy. No. O mięsie tu tylko było troszeczkę, ale jak to dosadnie tłumaczy, ile po prostu mięso daje mocy i uciechy. Dziękuję serdecznie, mam nadzieję, że jesteście zadowoleni. A żarty, żarty. Przecież nie jesteście zadowoleni, ponieważ nie zostaliście nagrodzeni wszyscy. No nic, sorry wielkie, no przepraszam. Taki jest urok konkursów, że jest mała ilość ludzi zadowolonych, a duża będzie hejtować. Dziękuję serdecznie, mam nadzieję, że się podobało. No i cóż, zapraszam do kolejnych konkursów. Już niedługo będą konkursy, nie powiem z jakimi grami, ale też zapraszam na live'y, gdzie raz na jakiś czas będą giveaway'e. No i coś może z okazji 3000 subów, followów, będzie może coś na Twitchu i na YouTubie. Dziękuję, trzymajcie się gorąco, pa, pa.